Wspomnienia. Historia szkoły podstawowej Falkowej we wspomnieniach. Falkowa szkoły nie miała. Dzieci musiały dochodzić do szkół sąsiednich w wioskach. W Bruśniku Siekierczynie Brzalnej wspomina pani Zofia Dziubaczka. Droga była trudna, szczególnie zimą, gdy głębokie kaparyje zawiał śnieg, a zaspy śniegowe miały niejednokrotnie ponad 2 metry głębokości. Zimy były dawniej bywały groźne i mroźne, wieczne i obfite w śnieg. Falkowianom marzyła się szkoła, więc czynili starania o jej otwarcie. I tak, pierwszy rocznik rozpoczął naukę w szkole podstawowej Falkowej w 1932 roku. Szkoła pierwszą swą siedzibę miała w dwuizbowym domu pana Piotra Mroza na tak zwanej Symelówce. Do pierwszych szczęśliwych siedmiolatków należał pan Stanisław Jamka, obecnie emerytowany rolnik, który w czasie II wojny światowej został odznaczony brązowym orderem wojskowym Virtuti Militari. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Mirosław Maciejewski, który mieszkał u pana Wojciecha Rojka. W czasie wojny działał w Armii Krajowej. Był czas, że ukrywał się dłuższy czas u pana Jana Pyrka w stodole, wspomina pani Ewa Kurzawa. Falkowianie nadal marzyli o pięknym budynku szkoły. Najpierw pan Paweł Potok oddał pole na potrzeby przyszłej szkoły. Nadzór budowlany szkoły mieścił się w Ciężkowicach. Przy budowie szkoły pracowała cała wieś. Szkołę budowano ręcznie. Jako fachowcy budowlani pracowali pan Tomasz Pruchnicki, pan Stanisław Sząszcz, pan Jan Jamka. Mieszkańcy krowami i wołami zwozili kamienie od pana Tomasza Głąbia i drzewo z lasu. Końmi przywożono cegłę ze stróż. Ciężka to była praca, bo nie było do Falkowej drogi bitej. W większości droga prowadziła rzekami. W innych miejscach była tak błotnista, że po deszczu nie dało się przejechać, ponieważ tworzyły się bagna. W fundamencie szkoły w narożniku południowo-zachodnim wmurowana została butelka, do której włożono dokument z podpisami wszystkich ówczesnych uczniów, nauczycieli i mieszkańców budujących szkołę. I tak budowę szkoły udało się rozpocząć przed II wojną światową w 1938 roku. Prace postępowały w miarę szybko, także na początku wojny już budynek kryto blachą. Robił to specjalista w tej dziedzinie, Żyd pan Usier, zanim Niemcy wywieźli jego rodzinę do getta w Zakliczynie. W czasie wojny nauka odbywała się i na Symelówce, i już w nowym, jeszcze budowanym budynku. Nowa szkoła miała dwie duże sale lekcyjne, korytarz i kancelarię. Na górze było mieszkanie, dwa pokoje i kuchnia, do którego przeprowadził się pan Maciejewski z rodziną. Później, za czasów kierownictwa wielkiego człowieka, jakim był pan Paweł Gnutek, jeden pokój na górze został salą lekcyjną. Przed wojną było dwóch nauczycieli, kierownik szkoły i pani Pyrek. W 1941 roku wrócił do rodzinnej wsi pan Paweł Gnutek, który po wyzwoleniu został kierownikiem szkoły. Pan Paweł Gnutek był długoletnim kierownikiem szkoły, wzorem solidności i punktualności. Zawsze rano, dokładnie o godzinie 7, był przy historycznej studni, 2 minuty drogi od szkoły, mieszkał w rodzinnym domku w lesie. Wieczorami wracał do szkoły i przy świetle lampy naftowej pisał kronikę Falkowej. Długo w zimowe wieczory paliło się światło w szkolnej kancelarii. Pan kierownik robił zdjęcia starych domów, starych drzew, historycznych miejsc, starych przedmiotów. Prowadził rozmowy z ludźmi odnośnie ich pochodzenia, ich korzeni. Wszystko to umieszcza w kronice. Również legendy, podania, zwyczaje i obyczaje znajdowały miejsce w kronice. Na konferencje i narady musiał dochodzić do pociągu w Pławnej 1,5 godziny. Nigdy nie opuścił żadnego zebrania.
Mieszkańcy pamiętają, jak szanował każdego człowieka. Na drodze zawsze pierwszy starał się pozdrowić, zapytać o zdrowie i problemy. Sam bowiem wiele przeżył. Był świadkiem wydarzeń Wielkiej Rewolucji Październikowej na terenie Rosji, wydarzeń przed II wojną światową. W czasie jej